Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w grze Dawnstar w panowaniu gigantów razem z Westonem. I tak, jestem już u siebie w obozie. Udało mi się pozbierać, co nie było łatwe. I tutaj zobaczcie, zrobiła mi się pajęcza królowa. Niestety, bo tutaj były te dwa kokony. I tutaj idę dzisiaj się rozprawić z tymi pająkami. Mam nadzieję, że mi się to uda. Poczekamy sobie oczywiście do rana. I gdyby się dało, poszłabym jeszcze na te morsy, ale to w sumie zobaczymy za chwilkę, jak to nam wyjdzie tutaj z tymi. No ale co? Zima jest, niestety. Ile nam tu jeszcze zostało? 4 dni! To już niedużo, kurczę, słuchajcie. To wiecie co? Zrobimy inaczej. Najpierw pójdziemy na morsy, bo tylko 4 dni. Tak, pójdziemy najpierw na morsy. Te morsy to gdzieś były tu aż, co nie? Gdzie te morsy? Boże, aż tutaj. Trochę daleko. Ale tak zrobię. Pójdziemy sobie na morsy i dopiero tutaj na te pająki. Bo te pająki to ja tutaj zdążę sobie zrobić. A tylko 4 dni. Ja się oczywiście cieszę, bo zimy nie lubię, ale no... Nie zdążę z tymi morsami. Także pójdziemy... Pójdziemy na morsy. I tak, pisaliście mi, że wtedy źle zrobiłam z tymi morsami. Wiem, że źle, czyli tak, że najpierw mam zabić psy, później mam zabić tego małego, a na końcu tego ojca. Także zobaczymy. O, proszę. Tutaj wiecznie wyłażą mi pingwiny, słuchajcie. I mi te pułapki tutaj. Na razie to tu wrzucę. Psują. Właściwie. O, dobra. Może jeszcze sobie szybciutko dorzucę. I co, no na koelefanta nie zdążyłam już zapolować, ale mam jeszcze tą kurtkę, także myślę, że nie ma sensu już. Bo jak widzicie, zima zaraz się kończy, także... Bierzemy. Także nie ma sensu już teraz robić nowej. Idziemy najpierw na morsy. Szkoda, że to jest tak daleko. Kurczę, po drodze pewno będę musiała... Królik! Właśnie! Ja mu muszę zrobić ten... domek, bo ja mam te ogonki przecież. To jak przyjdę, to tak zrobię. O, proszę. Gdzie jednak się któryś złapał? Ale dobra, to może... Bo dobra, szybko. To ogarnę. Zabijemy, bo one już są... nieświeże. W sumie to bym sobie tu mogła zabrać. Musiałabym młotek sobie... Boże, znowu pewno źle idę, co nie? No pewnie. Młotek i porozwalać te głowy. A, widzicie, zapomniałam wam powiedzieć. Działa już z Westonem Always on Status. Ja nie wiem, jak to się stało, że już teraz działa. Kurczę, 5 stopni. No troszeczkę ten plecak tutaj zasłania, no ale... Chyba tego się nie da poprzesuwać tak jak w tym... W Status Plus, tak mi się wydaje. Także już... Nie będziecie narzekać, że tutaj zasłania pół ekranu. Także ja się cieszę. Wcześniej to nie działało. Nie wiem, co się stało, że teraz nagle działa. Czy jakoś to zaktualizowali, czy coś? Nie wiem, słuchajcie. Ale ważne, że działa i już tego status plus nie potrzebuję, bo powiem szczerze, że ja nie przepadam. Zdecydowanie wolę always on status. O, tu jest, widzicie, kolejny ołtarz, także jeszcze troszeczkę ich mamy. A co tutaj to robi? Dobra, gdzie ja tu aż wlazłem? Idzie wieczór. Tu jest masa pająków, także też trzeba uważać, kurczę, w tym lesie.
jesteśmy blisko. Dobra, myślę, że tutaj wystarczy. Zrobimy sobie ognisko. Okej, troszkę podpalimy. I co, musiałabym sobie założyć zbroję i ten, tylko zobaczę jak to... No to chodźcie. O nie, już mnie zabroziły. Kurde. W sumie to tamtego małego chyba nie muszę, co? No nie uciekaj, bo ja zamarznę zaraz. Dobra. Nie ma kła? Ja się wykończę. No bo pisaliście mi, że tego małego ja nie muszę, że to z tego dużego wypada. No i znowu się nie udało, co nie? Omk. O, tu jest mój młotek, spoko. No i co? I znowu dupa, no. Masakra. Bo ja już nie wiem, czy ja to źle zrozumiałam, bo pisaliście mi, że ten mały mi w ogóle nie jest potrzebny, że to z tego dużego dropi się ten kieł. I pewnie tak jest, tylko przy moim szczęściu. Oczywiście. Czekajcie. Się mu nie udało. Idę już z powrotem, bo w sumie co tu będę siedzieć? Jest jeszcze wieczór. Także trochę sobie już stąd odejdę. No i znowu nie mam kła, no dajcie spokój, no. Dwa razy próbowałam i lipa. Ale to widzicie, to jest to moje szczęście, co nie? Nie, tutaj nie. Gdzieś tu miałem ten drugi ołtarz, co nie? Próbuję po tej ścieżce, tylko że jej tu nie widać za bardzo i... Już noc. No dobra. Co tu jakieś moje śmieci widzę pozostawały? No. Czy to jest jelenie cyklop? Kurde. No nie! Naprawdę? Co ja mam teraz robić? Kurde, no. Genialnie, czekajcie. Gdzie są te moje... Tu jest dziura, ale no ja nie mam ani zbroi, ani nic. I co ja teraz zrobię? Kurde, czy iść do dziury, czy iść do obozu. Ale jak pójdę do obozu, to mi rozwali znowu cały obóz, co nie? A w sumie tam na bagnach ten obóz też mam rozwalony. Gdzie ta dziura? Fuck. Słuchajcie, nie spodziewałam się go. Zarąbiście, ja nie mam zbroi ani nic, nie. Czekajcie. A jest tylko te dziury. No nic, no znowu musimy do dnia poczekać, no bo co? Idź mi stąd. Mnie tutaj nie ma. Poczekaj do dnia.
Naprawdę. Niech się ten dzień szybciej robi. Ani nie wzięłam sobie tej laski takiej. To nie ja, mnie tu nie ma. Absolutnie mnie tutaj nie ma. Fuck. Jeszcze te nietoperze, co nie? No przecież... Zaraz mi trafi. Ja się rozbiłam na bagnach centralnie. Ej, czekajcie, może tu jakaś zbroja czy coś zostało? Nie. Ej, jeszcze ten nietoperz. Kurde, nie ma. Ja się tu, widzicie, nawet nie pozbierałam stąd, nie? Czekajcie. Tak, uleczymy się troszeczkę. Na razie tą kurteczkę sobie zabiorę. Czy ja mam na ognisko? Nie mam na ognisko, po prostu świetnie. Co teraz? Trawy muszę wziąć. Poczekaj, bo ja muszę trawę pozbierać, no. Teraz już mam? Jeszcze jedną. Nie ma tu nigdzie trawy. No nie ma, no. Choinka. Co mam teraz zrobić? Czekajcie. Tutaj oczywiście nie ma i tu też nie ma. Łopaty nie mam. Tak to bym chociaż sobie wykopała, no. Dwie trawki, nic nie ma ich. Tu są trawy. Idziemy. No bo niestety ognisko to ja muszę mieć. Na ognisko mamy. Dobra, gdzie on jest? Idę po niego. Najwyżej mnie zabije. Halo? Chodź, chodź. Tu jest macka na przykład, zobacz. Nic sobie z niej nie robisz, co? No już jest wieczór, co nie? Idziesz? Halo? Gdzie on polas tam? Gdzie ty idziesz? Chodź. Tu gdzieś jeszcze były memry, co nie? Czy nie było? Czy on... Czy muchosmog mi je pozabijał? Kurde, chyba tak. Uuu, to niedobrze. Ale tu macka na przykład gdzieś jest. Zobacz, macki. Fuck, jak to się stało? Jak się wystraszyłam, omg. To chyba nie był dobry pomysł. No gdzie te macki? Chodź, chodź. Czekaj. Jeszcze szybko trosze... No polazłeś! Co za... Zaraz będę zamarzać. Gdzie on jest? No, może myślałam, że poszedł. Fuck. Już zamarzam, co nie?
Dlaczego ty tak szybko zamalzasz? Zaraz to przyjdzie i mnie zeżre, nie? Nie mam już nic do leczenia? Tu jeszcze mam jedno. Okej. Zmień mi ten kamień. Gdzie on jest? Tu jest. Co te memry ja tu jeszcze mam? Tu mam. I tu mam. Okej. Tu mam jakiś ołtarz jakby co. Kurde, no że też ta zima. Węgielek tu leży. Ani nie wziąłam zbroi marmurowej, ani tej, wiecie, podpalającej laski. No przecież to jest tak zawsze, prawda? Ja gdzieś idę, to wtedy przyłażą. Masakra, jednym słowem. Mam tylko ten jeden tu kask? Świetnie. Gdzieś coś nie leży. Mojego. Fuck, niepotrzebnie dużo. Ja tam tylko na chwileczkę. Nie idź tu. Kurde, szkoda, że pełni nie mam, bo coś. Spoko, mam tylko tyle kasku, co nie. Nina i kuperek. Jest to dobra. No nie spodziewałam się go, powiem szczerze, bo myślałam, że nie przyjdzie, kurczę, no. A już na pewno, że nie tak szybko. Boże, nie strasz mnie. I nic znowu nie mam przygotowanego, prawda? I tak jest zawsze, normalnie jest zawsze. To jest ta zwykła znowu. Jedną drewnianą zbroję, praktycznie bez kasku i to, no to na pewno z nim dam radę. Jeszcze noc. Czego ty tu nie wyjąłeś tego? A już na więcej ogniska to nie mam, co nie? Oh my god. Nie idź tu do mnie. Nie ma tu gdzieś jeszcze, kurczę, trawy. No nie ma. Masakra po prostu. Dlaczego ciągle 5 stopni nic się nie grzeje? Dziwne. Cię, ja tu zapomniałam całkiem przyjść i ten obóz sobie ogarnąć, co nie? A miałam taki plan. Tylko te pająki mnie tam też, kurczę. Boże, myślałam. Nie, on tak łazi, tu widzę w dół bardziej. Dobra, bierzemy kamień. Jeszcze zobaczę, może gdzieś tą trawę tu wywalił, czy coś? Nie, oczywiście, bo po co? Ej, albo mogłam, kurczę, go tam do moich pająków zaprowadzić, by mi rozwalił tą królową, co? Jak myślicie? Uciekaj, uciekaj, szybko, szybko. Tu są macki. Z
których on sobie nic nie robi. O, o, o. No halo. No. Zamroził jej koniec, nie? I po memrach. No i jeszcze psy. Tak, psy mi są zdecydowanie po prostu potrzebne. Nie no, co to taka macka tam jest. Psiury, 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 psiury! Weź mi te psiury! Choinka! Choinka! Po mnie! Zginę, niestety. Zginę dlatego, że ja nie mam... zbroi ani nic. Weź na mi te psy! Chociaż... nie mam nic do uleczenia się. Fuck. No niestety będzie moja druga śmierć. Jeszcze wieczór widzę, nie? I noc w ogóle, świetnie. Fuck, no i po mnie, nie? No patrzcie, ani te macki nie wezmą tych psów, ani nic. Choinka. Gdzie ten jelenie cyklop? Czemu on ich nie zabije? Jeszcze zaraz będę zamarzać, co nie? No weź mi tego psa! Widziałeś? Nie, jeszcze tam jeden jest, zobacz. Szkurde. Jeszcze ten pies mnie zabije, nie? Masakra, co za... No już zamarza mnie, po prostu genialnie. No niestety, no zginę. Cóż zrobić? Wziąłbyś mi tego psa? O, właśnie. Zobacz, tu są takie macki. Omk! Co ja mam teraz zrobić? Nie mam trawy na ognisko. Jeszcze on za mną idzie! Wiecie co, no ja muszę stąd iść, dlatego że tutaj nie ma trawy i tak zamarznę. Niestety. Szybko trawę weź. Nie wiem, czy on tam został, czy poszedł sobie, czy co. Czekajcie, gdzie to? Jest tutaj. Idę do domu, słuchajcie. Biorę sprzęt. Mam gdzieś... no nie. No niestety, słuchajcie. Szybko ognisko, szybko, bo zginiemy. Dlaczego to zawsze tak wychodzi? Nie tak jak... no tak, jeszcze się najlepiej spal. Co to tu jest? Boże, jak mało życia. O, nie mam kasku, no. Pełnia! Tak? Tak. Chodź do domu.
Dobra, zostaw zresztą te jajka, później pozbieramy. O Jezu, duchy jeszcze. Świetnie, po prostu świetnie. Wszystko naraz. Ale te psy to mnie tak osłabiają, one zawsze oczywiście przychodzą, jak ja gdzieś tam z kimś walczę czy coś, prawda? Zawsze, no bo... Jest on jeszcze? Pewnie już nie. Jest. Bronie. Szybko, Weston. Bierzemy tak, zbroję. Bierzemy to. To odłóż. Bierzemy. Boże, nie tym to. Że jedno chciałam. Bierzemy jedną linę. Albo wiecie co, może dwa zrobimy. I idziemy. Się też będzie pełno, także spoko. Skakuj. Gdzie on jest? Chodź. Kilka razy można go tym potraktować. Bo wiecie, żeby się całkiem nie spalił mi. Wiem, że to tam coś było do iluś razy, że można go strzelić, a później... No, czemu uciekłeś? Dobrze, że nie poszedł, słuchajcie. Że co tak ciemno się zrobiło nagle? No, już poszlazłeś. Nie idź stąd. Starczy tyle. Tak sobie myślę. Gdzie jest moja zbroja? Tu. I teraz spróbuję. O! Patrzcie, padł! Jej! Udało się. Pokonała milenia. Cyko. Pa. Tak, a teraz pokona mnie macka. Dobra. Po macce. No, poczekajcie. Muszę sobie zamienić to. O. Świetnie po prostu. To jest taki bałagan wszędzie, że naprawdę ja to muszę ogarnąć. Ale co, znowu nie mam trawy na ognisko, prawda? Gdzie ty idziesz? O nie. Szybko, Weston, szybko. Skakuj. Tutaj ja sobie później przyjdę ogarnąć, słuchajcie, bo...
trawę weź jakąś. Gdzie tu jakaś trawa? Oh my god, nie mam miejsca naprawdę. Na razie to wyrzuć. Dobra, ognisko mamy. To tutaj. Superowo, że udało mi się go pokonać. Fajnie, chociaż jednego mamy oko. Super. Boże, dobra, już przeszło 30 minut, także słuchajcie, no dzisiaj tych pająków no nie udało mi się, ale myślę, że w kolejnym odcinku już się tym zajmiemy. Aha. Co mam wywalić tutaj? Dobrze, to na razie wywalę. Bo jest pełnia, to w sumie nie ma sensu, żebyśmy tutaj stali. Lepiej iść już sobie do obozu. O! Królik, właśnie, muszę pamiętać o tym króliku. On z duchami walczy, słuchajcie, super. Niech sobie walczy. Nie no, muszę wywalić. Dobra, te kły wywalę. Bo jajka mi się dużo bardziej przydadzą jednak. Kły to ja tam jeszcze mam. Tak, będę musiała sobie przejść po tych pingwinach i zobaczyć, czy nie pozostawiały jajek. Tutaj królikowi muszę zrobić domek, bo tutaj mam gdzieś te ogonki. No i w końcu iść na te pająki, no bo no, tu jest ta pajęcza królowa niestety. Także tak, taki plan na przyszły odcinek. Rozprawimy się z pająkami, królikowi zrobimy domek, a co dalej to zobaczymy, bo jak widzicie, ta gra naprawdę potrafi zaskakiwać. Cieszę się, że jelenia cyklopa pokonałam, chociaż mnie zaskoczył. Już myślałam, że nic z tego nie będzie, ale tu proszę, udało się. Także cóż, ja dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym Don't Starwie. Pa, pa!